Dzień dobry, dzień dobry drodzy widzowie. Jeśli oglądaliście mój film, w którym rozbieram i porównuję popularne wkłady suportów, pokazuję Wam budowę i uszczelnienie, to na pewno zauważyliście, że brakło tam jednej ważnej rzeczy. Nie rozebrałem XT BBMT 800, dlatego, że on po rozebraniu nie jest już tak szczelny i nie chciałem niszczyć dobrego suportu. Tymczasem oglądali ten film panowie z polskiej marki Bitul i postanowili, że wyślą mi nowy suport po to, żebym mógł dla Was. Zdemontować mój, pokazać wam jego budowę i kondycję po kilku tysiącach kilometrów takiego użytkowania. Pojazd amfibiny, zwany potocznie rowerem. Przez rzekę. I <laughs> ja! Yeah. To był zły pomysł! Proszę, ultramaraton jedziemy. Dzień dobry. Drobna współpraca, ale panowie wspomogli mnie też wiedzą merytoryczną w temacie innego odcinka. Dlatego ja się cieszę, że mogę wam pokazać. Polskie narzędzia bardzo dobrej jakości, których zresztą sam prywatnie używam i kupuję, a nie tylko to, co teraz specjalnie dostałem na materiał sponsorowany. Ja ich mogę porównać do ParkTool, bo mają własne autorskie rozwiązania. Wejdźcie na ich stronę, zobaczcie. Tam są prasy, adaptery do pras, narzędzia do prostowania haka, centrownice do kół, jakieś specjalistyczne mocowania, adaptery ułatwiające pracę. Wejdźcie i zobaczcie, co się w Polsce produkuje, nie tylko takie najprostsze narzędzia. Pierwsze co, zdemontujemy sobie ramię prawej korby, ale tego oczywiście Was nie trzeba uczyć. Plastikowy kluczyk do odkręcania nakrętki ustalającej. Pamiętajcie, to nie służy do tego, żeby Wam trzymało ramię korby. To dokręcacie tylko na tyle, żeby ramię z uszczelką doszło do końca. To służy do likwidowania wstępnego luzu w łożysku, tak żeby uzyskać tak zwany minimalnie ujemny luz roboczy, optymalne warunki pracy łożyska. To dokręcacie tylko na tyle palcami, ile dacie radę, nie jakoś bardzo na siłę i to wszystko. Widzicie, tu jest taka uszczelka. Sprawdźcie jej stan przed zamontowaniem z powrotem korby. Dajcie tutaj smar, żeby dodatkowo to uszczelnić, żeby utrudnić dostawanie się wody tam do środka. Ja myślę, że procedury montażu nie będę już Wam z powrotem pokazywał. Jest mnóstwo poradników. Zwróćcie uwagę oczywiście, jak macie te podkładki zamontowane z jednej i z drugiej strony. Jak widzicie, jest sporo piachu. Ja to przed montażem wszystko pokrywam grubą warstwą smaru. Zwłaszcza tutaj, gdzie oś wychodzi, dlatego że ja wolę tutaj mieć smar zmieszany z piachem, z brudem, niż wodę dostającą się do środka. Robię tak zawsze, sprawdza się. Gumowy młoteczek, lekko z drugiej strony. Trochę mnie martwi, że widzę tutaj takie ślady. Prawdzie tego nie czuć absolutnie pod palcami, ale nie wiem, czy tak powinno być, szczerze mówiąc. Znowu, jak będziecie to montować z powrotem, pamiętajcie, żeby dać tu dużo smaru. Lepiej, żeby tutaj był piach ze smarem, niż żeby się woda do środka dostawała. Dobra, to wszystko pójdzie do mycia. Zajrzyjmy do środka, bo tu jest ciekawie. Kręci się pięknie. Zresztą ja Wam nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy. Nie zrobiłem Wam testu kręcenia, dlatego że jak wiecie pewnie z moich innych filmów mnie nie interesuje jak luźno kręci mi się korba, dlatego że dobrze uszczelniony suport nie chodzi tak lekko. Czuć to uszczelnienie, ten smar, który tu się znajduje. Od drugiej strony łożysk jest mnóstwo smaru, który zabezpiecza, żeby się woda nie dostawała. Spójrzcie, on jest czyściutki, ale rozbierzemy to, zobaczymy szczegółowo. Przed demontażem wytrę. Zaczniemy sobie od tej strony. Zaraz przejdziemy do kluczy, które dostałem od Bitul, ale najpierw pokażę Wam klucz, którego używałem do tej pory. To jest klucz marki Pro. To jest marka Shimano. Nie robią narzędzia, kierownicę, mnóstwo rzeczy. W komplecie z nim przychodzą takie trzy plastikowe nasadki, no i ta najważniejsza symbol TLFC25, dlatego że wielu z Was mówi, że największą wadą tego suportu jest to, że ma niestandardowy rozmiar nisek. Potrzeba jest specjalnego klucza, ale dzięki temu ja tam powiem mi się to podoba, bo to tak ładnie na równo tu schodzi, ale już, dobra, pali licho z wizualnymi aspektami. Dla mnie to nie jest jakiś straszny problem. No mam taki plastikowy klucz, jego. Zaletą jest to, że nie rysuję tych misek, ale z czasem ten plastikowy klucz lubi się wyrabiać. Dla mnie to nie jest jakaś straszna wada, że ja muszę do tego wkładu suportu mieć jakiś dodatkowy klucz czy plastikową nasadkę. Dla mnie nie jest problemem. Ja wolę w ten sposób niż kupować tańsze suporty na standardowe klucze i wymieniać. To co, zaczynamy od bitul BB006. Jestem strasznie ciekaw. Jak on sobie poradzi, czy nie porysuje tego metalu? Pamiętajcie o kierunku, na nim jest narysowany Titan w tą stronę, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, będziemy go odkręcać. Dobra, wybaczcie, ja potrzebuję dwóch rąk. O, udało się. Tego typu kluczu, no to jeżeli ten klucz Wam się przekrzywi na którą stronę, no to jest duża szansa, że porysujecie, ale zobaczymy. Pamiętajcie tutaj o tej podkładce potrzebnej Wam do właściwej linii łańcucha. Spójrzcie, tu jest syfu z zewnątrz. Tak się właśnie dzieje w środku ramy, dlatego spójrzcie. Bardzo ważne jest, żeby ta tulejka, która łączy obie miski, siedziała bardzo szczelnie. Zobaczcie, jak ona jest usyfiona od zewnątrz. Od środka, Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, ona tam jest idealnie czysta i to jest jedna z największych zalet tego wkładu suportów. Innych, które miałem, tym podstawowym Shimano, to jest ten BB-52, tak, poprawcie mnie, jaki to jest symbol. I w niektórych innych, w suporcie marki Samox, który tu był oryginalnie, a który potem jeździł w rowerze kolegi, e, on tam długo nie przejeździł, bo po prostu ta tulejka, ona wychodziła lekko tutaj jedną ręką, żeby ją wysunąć. O, to jest takie charakterystyczne trzaśnięcie. Na zewnątrz tej uszczelki nie ma piachu, jest czysty smar. Zajrzyjmy sobie do środka miski. Widzicie to? Tam jest smar. Tam nie ma syfu, nie wiem czy to widać, bo ten smar jest taki, to jest czyste, to nie jest piach. On ma taką strukturę jakby, natomiast on jest idealnie czysty. Tu z zewnątrz jest taki masakryczny syf, tu jest czyściutko. Ja za to uwielbiam właśnie ten wkład suportu, że zanim w ogóle dojdzie syf woda do uszczelnienia łożyska, to wcześniej musi pokonać wiele barier. Z zewnątrz, zaraz Wam to pokażę, tu jest napis do not disassemble, nie demontować. Dobra, wkręciłem sobie kamerkę w statyk, żeby Wam to pokazać. Wezmę kawałek ręcznika papierowego i zobaczymy, co tam siedzi w środku w tej tulejce. To jest czyściutkie. Zero piachu, błota dostało się do środka. Zobaczmy, jak ten smar wygląda. Ten suport ma, nie wiem, no może mieć już 10 tysięcy kilometrów, nie wiem, na pewno kilka tysięcy, sami wiecie w jakich warunkach ja tego używałem. To pływało pod wodą, w bagnie, w deszczu, kilka dni jazdy, non-stop w deszczu, potrafiło przeżyć. Jest trochę zabrudzenia, ale sam smar nie ma piachu, on jest po prostu taki ciemniejszy. Słuchajcie, jedno ziarenko piachu znalazłem. Nie, to już, to już do wyrzucenia. No nie, no, ale tak na poważnie, jeszcze raz. Jeżeli że ten piach, to mi się tu z gwintu w ogóle dostał. O, teraz to dobrze widać. Lekko zaciemniony, ale to wygląda jak pod wpływem pracy to nie jest jakieś błoto czy piach. A jak to się kręci, zapytacie no i tu jest dla mnie kolejny szok, bo się sam nie spodziewałem. Naprawdę płynnie Gdy wyjmiemy tą uszczelkę, to wtedy zobaczymy, jak się samo łożysko kręci. Ja nie robię żadnych tego typu testów, że sprawdzam, ile razy mi się korba zakręci. Wiecie już z moich filmów, liczyłem to, że to są ułamki wata oporu. Dla mnie dużo ważniejsze jest uszczelnienie. To, że ta korba nie kręci się tak całkiem idealnie, że ona hamuje szybciej, to jest wina. Wina. Moim zdaniem zaleta dobrej jakości uszczelnienia i ja się z tego cieszę. Natomiast musicie mi zaufać na słowo, że przed demontażem ten suport chodził płynnie, tam się nic nie cięło, nie hałasowo nie wydawał żadnych odgłosów. Ja go demontuję dlatego, że dostałem nowy, żeby Wam ten pokazać, a nie dlatego, że tam się coś działo. To co? Nadszedł czas łamania zakazów, zakazy są po to, żeby je łamać, do not disassemble w imię nauki ja spróbuję dokonać jak najmniejszych zniszczeń już się nie mogę doczekać aż zobaczę ile piachu się dostało do środka chociaż tą metodą go wprowadzam też sam tutaj się również dostało natomiast jak widzicie tutaj jest czysto znaczy byłem bo przed chwilą naprowadziłem na to palcami ale tutaj na tej powierzchni jest czyściutko tu natomiast no powiem wam że spodziewałem się lepszego wyniku spójrzcie ewidentnie jest tu Błoto idealnie płynnie, ja tu nie czuję w ogóle żadnego chrzęszczenia piachu, czegoś takiego, dlatego że mamy tutaj jeszcze uszczelnienie jedno tego łożyska z tej strony. I zauważcie, może to widać, może nie, że w miejscu, gdzie wewnętrzna bieżnia łożyska łączy się z uszczelnieniem, tu gdzie mam czubek noża, tu jest idealnie czysto, w tym newralgicznym miejscu, czyli gdzie elementy się względem siebie poruszają. Jako, że jestem nieokrzesanym brutalem, to postanowiłem jeszcze dokonać destrukcji uszczelki łożyska z tej strony, żeby ją wyjąć. E. Ona pracowała tam w środku pod tą grubą warstwą smaru, osłaniana przez nią. Spójrzcie, tu nie ma piachu, to jest taki po prostu pracujący, lekko ściemniały smar. Tu nie ma ani ziarnka piachu. To łożysko wewnątrz tutaj pod tą uszczelką jest czyściutkie. Spróbujmy wydostać trochę smaru z samego łożyska. Natomiast tam jest zero piachu, syfu, czegokolwiek. A, zobaczmy jeszcze, jak płaski klucz bitul sobie poradził z wykręcaniem tej miski, czy udało się to zrobić estetycznie. Ja to robiłem dosyć brutalnie. Parę razy uderzyłem tu gumowym młotkiem. Nie tockałem się z tym. Oceńcie efekt sami. Są takie drobne, drobne zarysowania. Ale wydaje mi się, że ogólnie co? Chyba spoko, nie? Drugą miskę wykręcimy sobie nasadkowym kluczem. Zobaczymy czy on uszkodzi tu powierzchnię, czy ładnie wykręci. Ale chciałbym najpierw dla Was spróbować jeszcze bardziej to rozebrać. Ja Wam pokażę jeszcze raz jak to działa na przykładzie tej uszczelki, którą ja tak brutalnie wytargałem ze środka. Spójrzcie, ona ma tutaj taką gumową wargę. To działa tak, że ona siedzi tam w środku, uszczelnia łożysko od wewnątrz. I teraz tak. Cały piach, brud, woda, który chce się dostać do środka, musi pokonać najpierw to uszczelnienie tulejki łączącej obie miski. Tu jest taki gumowy oring, to siedzi naprawdę szczelnie. Następnie, jeżeli już uda się dostać tędy, to musi pokonać tą grubaśną warstwę smaru, którą tam widzieliście. Teraz jest tu już wyczyszczona, która tam była. A jak już jej się uda, to jeszcze musi się dostać tutaj pod tą gumową wargę. Także macie trzy aż Warstwy zabezpieczenia. Wiele producentów robi tak, że celowo od wewnątrz daje uszczelnienie bezkontaktowe albo i w ogóle wywala całkiem uszczelki, bo wiedzą producenci, że Wy sobie kręcicie korbą, jak lekko Wam się zakręci z, z danym suportem się cieszycie o jakie niskie opory toczenia, a oni właśnie robią ten w ten sposób, że oszczędzają na uszczelnieniu z tej strony, i dlatego te suporty padają, a te są takie pancerne. Chciałbym wam to łożysko wyprasować, żeby pokazać jak ono wygląda, bo jest bardzo ciekawe. Ma dwie różne bieżnie, ale chyba nie mam czym tego zrobić, dlatego że z tej strony wprawdzie mam narzędzie, tu adapter pasuje, tak żeby je wypchnąć, ale tu potrzebowałbym chyba jakiejś ogromnej nasadki, żeby tu złapać i móc prasą naciskać w tą stronę, bo ono musi tędy Wyjść. Jest jeden, jeden film w internecie, który pokazuje, jak to jest zrobione. Ale przynajmniej spróbuję wyjąć tą uszczelkę, żebyśmy zobaczyli sobie środek łożyska, jak wygląda. Przyjrzyjmy się najpierw zewnętrznej uszczelce. Tutaj spójrzcie, w tym rowku w gumie jest po prostu błoto. Jest. Natomiast spójrzcie, co się dzieje z drugiej strony. Spójrzcie, tu warga od wewnątrz, czyściutko. I tu czyściutko. I gwóźdź programu, czyli samo łożysko, dosyć słabo widać jego wnętrze, dlatego że jest dosyć mocno zabudowane, ale to jest opór smaru bez żadnego piachu, zacinania się, chropowatości takiej. Jestem w szoku, ja się naprawdę nie spodziewałem, że to będzie aż tak dobrze, dlatego że czasami jest tak, że dopiero po zdjęciu uszczelki zaczyna to być czuć, bo uszczelka takiej płynności obracania trochę nadaje. Spójrzmy na kawałku czystej kartki. To jest czysty smar, bez piachu, bez niczego. I co? Gra w Magedon Robinsonada, jazda w deszczu, przejeżdżanie przez strumienie, regularne mycie na myjce, nie wypłukało smaru. Jest smar w środku, łożysko pracuje płynnie. To nie pozostaje nam nic innego niż sprawdzić jak z drugą miską poradzi sobie nasadkowy klucz od bitul. Czy ładnie estetycznie ją odkręci. Powiem Wam, że on się tu porusza, przez co ja muszę cały czas go dociskać, żeby się nie ześlizgiwał i nie porysował misek. Zobaczmy jak wygląda smar wewnątrz drugiej miski. Czyściutki, przezroczysty całkowicie. Niewiarygodne. No, widzę takie lekkie zadrapania, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu ten klucz sprawdził się lepiej, raz, że było łatwiej odkręcić i ostatecznie tutaj jednak ryski się na miskach zrobiły. To jeszcze raz szybka destrukcja, też z drugiej strony, piach że tutaj się dostaje, a tutaj jest czyściutko, od wewnątrz pod uszczelką <laughs> czyściutko, nie wierzycie to spójrzcie. Spójrzmy jeszcze tu do środka. Wydaje się być idealnie czysto. A jak to się kręci? No ja jestem w szoku. Idealnie płynnie. To jest takie uczucie łożyska nasmarowanego świeżym smarem. Ja muszę teraz to wszystko wyczyścić, przygotować do montażu nowego suportu, który Wam jeszcze pokażę. Spójrzcie jak to przychodzi zapakowane. Nie wiem czy widzieliście kiedyś. To jest całe usmarowane. Spójrzcie tutaj do środka. Tak wyglądają nowe miski. Tu smar jest dosłownie wszędzie, to jest w nim całe ubebrane. Tu każda szczelina jest wypełniona smarem, żeby nie dostawała się woda. To co lubię najbardziej, czyli to uszczelnienie tulejki, która łączy miski. I co? Czy to jest najlepszy wkład suportu jaki możecie kupić? Moim zdaniem z tych popularnych, ogólnodostępnych tak, zwłaszcza jak weźmiecie pod uwagę, że on kosztuje w tej chwili, z tego co pamiętam, chyba około 100 złotych, więc jeżeli ja miał, miałbym kupować jakieś inne, w których mogę sobie wymieniać łożyska, wprawdzie mam prasę, mogę to robić, ale powiem Wam szczerze, nie chciałoby mi się, ja po prostu wolę rzadziej wymienić sobie taki suport za 100 złotych, mieć święty spokój, nie zastanawiać się, czy już czas na wymianę, czy jeszcze nie czas na wymianę. I to tyle z mojej strony, jeszcze raz podziękowania dla marki Bitul, która mi to... Wysłała i podziękowania dla Was za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnych odcinkach technicznych, a szykują się kolejne, jeszcze ciekawsze. Do zobaczenia czołem, cześć.